zaskoczona, że zostałaś MVP? No troszeczkę tak. No, na pewno gdzieś tam każda z nas zagrała swoje, każda porzucała. No i też tak naprawdę to jest zasługa całej drużyny, takie wyróżnienie indywidualne. To jest tak, jakbyście nie grały w ataku, tylko w obronie, to chyba byście awansowały do Ekstraklasy. No troszeczkę jest w tym prawdy. No obrona dzisiaj uważam, że bardzo fajnie funkcjonowała. Zabrakło troszeczkę konsekwencji w ataku. Szczególnie gdzieś tam w tej pierwszej połowie uważam, że ją troszeczkę przespałyśmy. Bo wtedy tak naprawdę przeciwniczki zbudowały sobie przewagę, no, którą było gdzieś tam ciężko odzyskać już w drugiej połowie. Ta druga połowa była bardziej taka bramka za bramkę. Goniłyśmy, ale nie udało się dogonić niestety. W tym meczu nie byłyście delikatnie mówiąc zdenerwowane na postawę sędziów? Trochę piłek wam zabrały. No sędziowie, no to jest taka ich rola. Oni wiedzą coś inaczej, my coś inaczej. Gdzieś tam, wiadomo, że przeciwnicy, zawodnicy często się nie zgadzają z tymi decyzjami, no ale tak naprawdę, no gdzieś tam to jest już po stronie sędziów, ja nie chcę oceniać i nic tam po prostu więcej mówić. To znaczy, co będzie? MVP stawia kawę oczywiście. Kawę. Czy coś innego? Nie wiem, jeszcze takiego czegoś nie wprowadziliśmy w drużynie, ale może trzeba będzie zacząć. No to wam podpowiadam, to trzeba. No może to jest dobre rozwiązanie, więc przegadam to z dziewczynami i może coś takiego wprowadzimy. Czy po meczu was można szukać na serwery po Poznaniu, czy raczej nie dzisiaj? Nie, raczej gdzieś tam w domku. Jutro ma być bardzo fajny, słoneczny dzień. Mamy w planach gdzieś tam z dziewczynami z drużyny w kilka osób. Jechać sobie na Strzeszyn, posiedzieć, odpocząć, pograć w siatkówkę plażową, bo bardzo też to lubimy podczas lata robić. Póki co, proszę, brawa za bardzo dzielną, ambitną postawę z silnym zespołem Zora. Dziękuję bardzo. Laura Wasińska, MVP meczu. Dziękuję.